Rozmawiałem z Pawłem Głębockim. Witam, Paweł. Cześć, witam was wszystkich. Niestety teraz nie przegrano z Łukaszem Grochowskim. Jak oceniasz to pojedynek i samego rywala? No, rywal jest bardzo dobry oczywiście, nie ma co tu mówić. Łukasz Grochowski bardzo dobre walki toczy z dobrymi zawodnikami. No, przegrana, no niestety. Dostałem kontuzji i tak to wyszło, że... Liczyłem na zwycięstwo tego turnieju, ale nie wyszło tak jak trzeba i tak to bywa czasami w walce. Właśnie, jak wygląda ta sprawa z kontuzją? No, jestem po rekonstrukcji barku i jeszcze czeka mnie rekonstrukcja kolana, także no, myślę, że jeszcze pewnie z pół roku, zanim będę mógł coś się robić. Chcesz bić się w ringu, czy jednak ten klimat klatki ci przyciąga? No, myślę, że MMA jednak w klatce ciekawie to wygląda i dla zawodników jest bezpieczniej, że tam nie ma obawy, że ktoś wypadnie, czy coś takiego. No jednak przy tych linach i łatwiej się złapać i trzeba częściej walkę ogólnie przerywać, żeby... A jednak w klatce to nie ma obawy, że ktoś wypadnie i walka ma większą ciągłość i w tej sytuacji sędzia ma mniej roboty. Kiedy chciałbyś tworzyć swój kolejny pojedynek? No na razie cały czas myślę, żeby jak najszybciej się wykurować i nie myślę o tym, kiedy będę walczył. Twój rekord to 4 wygrane i 5 porażek. Czy ten rekord cię przeszkadza, czy jednak to jest do treningu, że po prostu wolisz bardziej trenować i chcesz poprawić ten rekord? No rekord nie jest ciekawy, no ale no, jest taki jaki jest. Kilka walk można było, żeby było lepiej. Ale nie wyszło, no tak to bywa. No jednak przegrane z tymi zawodnikami, to kilku zawodników naprawdę było świetnych zawodników, gdzie Artem Zieliński ma teraz pas profesjonalnej ligi MMA, gdzie z nim miałem remis po dwóch rundach i w trzeciej rundzie w dogrywce dopiero przegrałem. Także Anzor Ażijew pokazuje też, co potrafi, jest naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, a przewalczyłem z nim całą walkę. Jak oceniasz Federację Trzew, bywasz tutaj często? No Federacja Trzew jest naprawdę jak w takim ełku mamy to, jest to naprawdę świetna federacja. Ściąga nam dużo ełczan i z okolicy wszystkich zawodników i to widać, że to cały czas się rozwija. Twój bilans amatorski to 16 wygranych i 3 porażki. Jak bardziej stres się łapał w walkach amatorskich, czy jednak zawodowych? No zawodowe walki jest to większy stres. Jakby nie było, to jest większy stres. Dzięki za przeprowadzony wywiad. Życzę ci powodzenia w kolejnych startach. Dziękuję bardzo.